Cześć, dzień dobry. Jonas Winegor oraz Mateo Jorgensen wygrywają dwie prestiżowe europejskie wiosenne tygodniowe etapówki, czyli Tirreno Adriatico i Paryż-Nicea. Ale nie w tym rzecz. Na obu wyścigach działo się wiele, było sporo kontrowersji, nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Zatem opowiem Wam o tym właśnie teraz. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I tych wydarzeń w wyczynowym kolarstwie na Paryż-Nicea i Tirreno Adriatico było przynajmniej kilka. To jest wydarzenie bez precedensu, że dwóch zawodników tej samej drużyny wygrało równolegle rozgrywane dwie prestiżowe etapówki, czyli właśnie wyścig dwóch mórz i wyścig ku słońcu, jak Paryżnica i Tirreno Adriatico są nazywane. To pokazuje siłę drużyny Visma-Lab. Pokazuje, że byli w stanie wysłać dwa składy, które były w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Istotne jest również to, że na Paryż-Nicea, oprócz tego, że Jorgensen wygrał klasyfikację generalną, Olaf Koi wygrał dwa etapy ze startu wspólnego, co również jest bardzo, bardzo cenne. Wydawałoby się, że Paryż-Nicea będzie rywalizacją Remco Evenepoela i Primoża Roglicza i że oni rozstrzygną ten wyścig dla siebie, że go zdominują. Tak jednak nie było, natomiast Tirreno Adriatico zdominował Jonas Vingegaard. No, rozwalił, zniszczył, rozbił, upokorzył w zasadzie swoich konkurentów ekstremalnie wysokim tempem, jakie zaprezentował. Ale to nie tylko są te istotne kwestie, ponieważ tydzień rozpoczął się od dyskusji, heheszków, kontrowersji związanych z nowym kaskiem do jazdy na czas marki Giro. To jest w ogóle istotne, że drużyna Visma Lease Bike zmieniła dostawcę kasków przed tym sezonem, zmienili Lasera na Giro właśnie. I pojawiły się informacje, że oni z Giro współpracowali już wcześniej nad rozwojem tego modelu. On został przez UCI jako prototyp zatwierdzony w grudniu zeszłego roku. W związku z tym, rozwiewając wszelkie wątpliwości, tak, ten kask jest legalny. Ale właśnie, wygląda w sposób niecodzienny, nieco zabawny, skłaniający użytkowników do tworzenia memów i lekkiego nabijania się. Wszystko w porządku, musimy sobie oswoić rzeczy, których nie znamy i które wyglądają inaczej niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Kluczowe jest jednak to, że właśnie, no, UCI określa swoimi przepisami sprzęt, decydując o tym, tymi w ramach jakichś tam wymiarów, regulacji i tak dalej, czy coś może być używane, czy nie daje jakiejś ponad normatywnej przewagi. Tak było na przykład ze strojami, zarówno do jazdy ze startu wspólnego, jak i kombinezonami do jazdy na czas, gdzie no, aerodynamiczne naklejone czy nałożone fabrycznie, żeby nie było wątpliwości, elementy silikonowe, wypustki, strzałki, prążki zostały zabronione. W związku z tym producenci zaczęli zmieniać strukturę materiału. No i teraz bardzo często widzimy na elementach stroju materiał, który po prostu jest w jakiś sposób gufrowany. To szczególnie na rękawkach. Co ważne, w tym momencie ta technologia czy tego typu materiały są powszechnie dostępne, bo można zwrócić uwagę, że nawet polscy producenci odzieży, u których może każdy team sobie zamówić swój zestaw, takie coś w swojej ofercie mają. Podobnie jest z aerodynamicznymi skarpetkami, które również może każdy kupić w każdym sklepie. To stało się pewnego rodzaju normą. A jeśli chodzi właśnie o te elementy aerodynamiczne, co, nawiązując do kasku Giro, również pokazuje pewną tendencję. Niektóre drużyny obchodzą, stosując bieliznę, która no, ma w sobie wypustki. Możemy zwrócić na to uwagę u kolarzy drużyny Emiratów, czyli u Pogaczara Ayuso Almeidy, i oni noszą taką obciętą dotąd w zasadzie potówkę, taką górę z rękawami tylko, które są na tyle mocno jakby zmodyfikowane, że obcisły kombinezon układa się w ten sposób, że i tak jest aerodynamiczny. I nawiązując do kasku Giro, on się mieści w wymiarach dopuszczanych przez UCI.
No natomiast ma nieco inny kształt, to znaczy po pierwsze niż tradycyjnie spotykane kaski. Jest szeroki, powodując, że powietrze, opływające kolorze powietrze lepiej jakby układa się wokół ramion, umożliwia utrzymywanie głowy w odpowiedniej pozycji, co też jest niezmiernie ważne, ponieważ od pewnego czasu pozycja kolarzy jest bardzo pochylona. Nie tyle całe ciało, co głowa, co powoduje problemy z widocznością, czego przykładem był wypadek Stefana Kinga chyba na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku jesienią, który no, jadąc z głową pochyloną wjechał w barierki. Kask Giro z kolei w ramach poprawy aerodynamiki, ale też prawdopodobnie poprawy widoczności jest wyciągnięty nieco do przodu, no i ten szybę ma nieco podniesioną. No i to by było tyle, natomiast faktycznie kolarz jadący z boku no może przywodzić na myśl skojarzenia, nie wiem, z rekinem, waleniem i oczywiście z postaciami z filmów sci-fi. Co jest ciekawe, w tym samym dniu co Giro, nowy model kasku, nie wyciągnięty do przodu, ale również szeroki, poprawiający jakby opływanie powietrza wokół ramion, zaprezentował Rudy Project, natomiast to musiał być czarny dzień dla marketingowców Rudego Projecta, ponieważ cały świat mówił w tym dniu o kaskach Giro. Dlaczego o tym mówię? No bo było wiele kontrowersji, było wiele heheszków. Oczywiście, no, tak jak powiedziałem, to wygląda zabawnie, to wygląda kontrowersyjnie, nietypowo, nietuzinkowo, więc zwraca swoją uwagę. Natomiast ja mam jedną uwagę. Mam uwagę do szczególnie do przedstawicieli mediów, komentatorów w Eurosporcie. Ze względu na to, że dla wielu kibiców to jest niezrozumiałe, dlaczego tak wygląda kask, dlaczego kolarze jeżdżą w sprzęcie, który nie wygląda jak taki, który używamy na co dzień. I myślę, że warto byłoby poświęcić, szczególnie w czasie transmisji, które trwają kilka godzin, w czasie których dzieje się niewiele, przykładem właśnie jazda na czas na Tirreno Adriatico, gdzie tam no, nie działo się jakoś bardzo wiele, to była płaska jazda na czas. I można troszkę na ten temat powiedzieć właśnie, dlaczego to jest stosowane, jakie są przepisy, z czym się to wiąże i tak dalej, a nie tylko śmieszkować. No warto wspomnieć też o tym, że jazda na czas to nie jest jakby działalność, którą uprawia się hobbystycznie na co dzień, w związku z tym to jest tylko i wyłącznie wyrafinowany, niszowy, elitarny sport wyczynowy. W związku z tym sprzęt taki właśnie jest. Sprzęt jest wyrafinowany, elitarny, no i specjalny, tak samo jak pojazdy ścigające się w motosporcie na zamkniętych torach, tak samo jak stroje narciarzy zjazdowych, skoczków narciarskich i tak dalej, stroje pływackie, gdzie tam ten jakby wyścig technologiczny również trwa, tak samo jak ochraniacze w sportach, gdzie wymagana jest ochrona, popatrzcie na hokeistów, tak? Czy normalny człowiek, który jeździ na łyżwach, ubiera się w ten sposób jak bramkarz w hokeju? Nie. Ale jednak ze względów użyteczności bramkarz w hokeju no, zasłania całą bramkę swoimi ochraniaczami, które nie tylko go chronią, ale właśnie zasłaniają bramkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W przypadku kolarstwa w tym momencie wyścig zbrojeń przeniósł się na pole aerodynamiki. No i myślę, że warto zgłębiać ten temat, tym bardziej, że koniec końców sprzęt i rowery, które otrzymujemy po kilku latach, które są dostępne w sklepach, są najlepsze, jakie kiedykolwiek były i warto o tym wspomnieć, że rowery, które teraz nawet średniej klasy, które można obecnie kupić, czy stroje, które można obecnie kupić, są najlepsze, jakie kiedykolwiek były. Są najszybsze, sprawiają wielką frajdę i przyjemność z jazdy, komfort, bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie ma się co zrzymać. Ja wolę się ekscytować tego typu innowacjami, patrzeć w którą stronę to idzie, niż po prostu w tępy sposób się z tego nabijać. Heheszki heheszkami, ale myślę, że koniec końców gdzieś jakieś zrozumienie takich przyczyn jest ważne. I teraz a propos rozumienia pewnych rzeczy, przechodzimy do kolejnego elementu, czyli do ekstremalnie wysokiego tempa, jakie na Tirreno Adriatico podczas podjazdów prezentował Jonas Vingegaard. Duńczyk z ekipy Visma Lab no, zniszczył swoich rywali na dwóch podjazdach, na podjeździe San Giacomo na etapie piątym. To był przedostatni podjazd dnia do
Do mety prowadziła jeszcze, był zjazd oraz jeszcze droga prowadząca pod górę, już nie stricte finisz na podjeździe. Oraz na etapie z metą na Monte Petrano. Co jest istotne, wcześniej wyścig rozpoczął się od płaskiej czasówki, gdzie zaczęła się ta cała inba z kaskami Giro. No i tak naprawdę tam nieco niespodziewanie wygrał Juan Ayuso. To jest to też o tyle ciekawe, że Juan Ayuso owszem potrafi dobrze jeździć na czas, ale to była płaska próba, nieco techniczna, ale co do zasady płaska. Dość krótka, 10 km i Ayuso wygrał. Wygrał tę próbę nie tylko z Vinegorem. Jest troszkę wyższy, jest troszkę cięższy, ale generalnie Ayuso jest raczej góralem. Vinegor pojechał też nieźle, był w pierwszej dziesiątce, natomiast Ayuso wygrał z wielkimi, mocarnymi specjalistami na czas, z Filippo Ganną na czele, więc to jest warte odnotowania. Co więcej, na Paryż-Nicea bardzo dobrze na czas pojechali również kolarze Emiratów. Tam ta czasówka była nieco inna, to była drużynowa czasówka, gdzie wyniki liczyły się indywidualnie, no ale koniec końców siła drużyny decydowała o tym, kto wygrywa. No więc dwie wygrane w czasówkach drużyny Emiratów. Owszem, Pogacar dobrze jeździł na czas, ale pojawiały się gdzieś w zeszłym sezonie zwłaszcza jakieś wątpliwości, że być może sprzęt drużyny Emiratów nie jest najlepiej zoptymalizowany pod tym względem, a tutaj właśnie dwa zwycięstwa, no i z niebyle kim, więc to jest warte odnotowania. Natomiast Vinegor zrobił, kilka dni później zrobił to, co miał zrobić, czyli no, gdy podjazdy zaczynały być dłuższe, to odpalał ekstremalnie mocne przyspieszenia. Co ważne, odpalał te przyspieszenia w terenie, które i zdobywał przewagę w terenie, który niekoniecznie do temu sprzyja. To znaczy podjazd San Giacomo, on był niezbyt stromy, tam było 5-6% średnio. Monte Petrano bardziej stromy, bo 8-9%. Oba te podjazdy o długości, w sensie mam na myśli długość wysiłku, między 25 a 30 minut, więc takie to już dość konkretne testy. Natomiast no, na San Giacomo on w takim terenie, to jest istotne, gdzie kolarze jadą dosyć szybko, tam jechali 26-27 km na godzinę większość tego podjazdu i on w ciągu kilkunastu minut tego swojego przyspieszenia zdobył ponad minutę przewagi nad Ayuso, nad Hindleyem, co naprawdę jest no, imponujące i niepokojące, ponieważ on na obu podjazdach, zarówno na San Giacomo, jak i na Monte Petrano podjeżdżał te 25-30-minutowe wzniesienia ze średnią prędkością podjeżdżania w okolicach 1700 metrów na godzinę, co tak naprawdę jest tempem, które jeszcze niedawno umożliwiało zwycięstwo w wielkim turze na kluczowych podjazdach. A jest, kurczę, marzec. Pogoda była dobra, ale nieoptymalna i to tempo jest naprawdę ekstremalnie, ekstremalnie wysokie. Tym bardziej, że on mierzył się z naprawdę dobrymi rywalami, Ayuso właśnie pojechał dobrze czasówkę, jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. Jay Hindley wygląda na to, że odnalazł nogi. Co więcej, no Ayuso i Hindley na Monte Petrano stracili do Vinegora około 30 sekund, co jest niedużo, co pokazuje, że też ta ich średnia prędkość podjeżdżania, czy też estymowana moc, w zależności od tam wzoru, estymacji, uwzględniającego wiatr, masę zawodnika, drafting i tak dalej. To było prawdopodobnie w przypadku Vinegora około 6,3-6,4 wata na kilogram. Oni mieli odrobinkę tylko mniej, 30 sekund to naprawdę nie jest wiele, więc oni pojechali naprawdę bardzo dobrze. A Vinegor, można powiedzieć tak, że o ile na Stradę Biankę Tadej Pogacar pokazał, że jest w super formie i warto wspomnieć, że ten jego atak na 80 km przed metą, o czym chyba nie powiedziałem w podsumowaniu Stradę Biankę, ten jego atak na odcinku szutrowym, tym najbardziej selektywnym odcinku Świętej Marii, Pogacar na tym odcinku o minutę pobił Koma na Strawie, którego do tej pory miał Pidcock, który zaatakował tam w zeszłym roku, 30 km bliżej do mety, więc teoretycznie mając w zapasie i w perspektywie krótszą jazdę z tak dużą intensywnością. No i Pidcock jechał w lepszych warunkach, tutaj Pogacar jednak jechał momentami po wodzie, po błocie i tak dalej, więc Pogacar pokazał podczas Stradę Biankę: panowie, jestem w rewelacyjnej dyspozycji, w lepszej niż w ostatnich latach, jestem super mocny, super wytrzymały.
To samo pokazał Vingegaard i tutaj jego akces jako no, samca alfa w zawodowym peletonie. Wygląda na to, że no, obaj panowie tutaj, mówiąc trywialnie, obsikują teren i pokazują, kto z nich będzie się liczył w kluczowych momentach tego sezonu. I właśnie tak jak mówię o kluczowych momentach tego sezonu, warto pamiętać, przechodząc teraz do Paryż-Nicea, że kluczowe momenty sezonu dla tych wszystkich największych będą się działy w lipcu, dla Pogaczara również w maju, bo Pogaczar, pamiętajmy, no, celuje w wygranie Giro d'Italia, a potem co wydarzy się na Tour de France, to wydarzy się na Tour de France. Natomiast Tour de France jest celem dla Vingegaarda, na Evenpoola, dla Evenpoola i dla Roglicza. I teraz co jest istotne? To można z jednej strony mówić, że Roglic i Evenpool zawiedli podczas Paryż-Nicea, a nie dlatego, że dali się ograć mniej znanym zawodnikom, czy tym zawodnikom na dorobku, powiedzmy, jak Jorgensen, ale też jak Skelmose, czy też pomocnikom jak McNulty, no ale dlatego, że nie zrobili tego, co Vingegaard na Tirreno Adriatico. I mając w pamięci na przykład zeszłoroczną Katalonię, gdzie no, panowie właśnie bili rekordy podjazdów i też prezentowali ekstremalnie wysoką dyspozycję, to tutaj tak nie było. I teraz jest pytanie, czy popełnili jakiś błąd, czy jednak właśnie mając w pamięci decydujący, najważniejszy dla nich cel, czyli Tour de France, który będzie w lipcu, budują tę dyspozycję w sposób bardziej klasyczny, w przeciwieństwie do tego, do czego przyzwyczailiśmy się w ostatnich sezonach w wykonaniu Pogaczara, który latał, fruwał od samego początku sezonu, co też w tym roku pokazuje Vingegaard. Pamiętajmy jego dominację na mniej ważnej etapówce Gran Camino. No i jakby powtórzenie tego na wyścigu bardziej prestiżowym, czyli na Tirreno Adriatico, no to Evenpool i Roglic nie mieli tak wielkiej przewagi, co więcej, nie mieli tej przewagi praktycznie w ogóle. Na Paryż-Nicea Jorgensen ostatecznie wygrał, Evenpool był w stanie wygrać ostatni etap, natomiast Jorgensen przyjechał z nim razem, zdobyli przewagę nad resztą ekipy. Warto powiedzieć o dobrej dyspozycji Matiasa Skelmose, który wciąż jest młody, no i gdzieś tam próbuje swoich sił. Jorgensen również jest młody, ale istotne jest to, no, że nie dał rady nadążać za nimi Roglic. Roglic momentami atakował, sprawdzając swoją dyspozycję, szczególnie na takich ostrzejszych podjazdach z Evenpoolem, jak to z Evenpoolem ścigali się o sekundy bonifikat, co jest istotne w tej rywalizacji o sekundy bonifikat. Brał również udział Egan Bernal. Egan Bernal ostatecznie siódmy w klasyfikacji generalnej i dobrze jest widzieć Kolumbijczyka, byłego zwycięzcę Giro i Tour de France, wracającego do wysokiej dyspozycji. Owszem, no, nie znalazł się tutaj na podium, ale był jedną z postaci decydujących o losach tego wyścigu, zdecydowanie bardziej niż Tom Pidcock w Tirreno Adriatico, który to Tom Pidcock raczej podążał niż o czymkolwiek decydował. Bernal na Paryż-Nicea faktycznie brał sprawy w swoje ręce, miał wsparcie drużyny, próbował atakować, próbował się ścigać i fajnie było to widzieć. Co do Evenpoola, myślę, że Evenpool miał nogi na to, żeby ten wyścig wygrać, ale ewidentnie popełniał błędy taktyczne. Zarówno on, jak i jego koledzy z drużyny czasami nie gonili tego, kogo trzeba, czasami przyspieszenia Evenpoola były troszkę spóźnione, no co pokazuje, że no, nie jest w pełni dyspozycji. Ale, i to jest ostatni temat, który chcę dzisiaj poruszyć, to jest coś, czego ja się spodziewam i to jest coś, co chciałbym tak naprawdę częściej oglądać. To znaczy myślę, że mimo wszystko ta dominacja właśnie zawodników z tego absolutnego topu, czyli Pogaczara, Vingegaarda, Roglicza. Roglic, pamiętajmy, w poprzednich sezonach miewał znakomity marzec, czy to w Katalonii, czy na Paryż-Nicea, który raz wygrywał, raz przegrywał, ale generalnie był w super formie, czy na Tirreno Adriatico. Generalnie chodzi o to, że tak znakomita dyspozycja tych zawodników i dominacja w tych prestiżowych, ale nieco mniejszych wyścigach jest pewnego rodzaju anomalią i ja uważam, że fajnie, że na Paryż-Nicea widzieliśmy rywalizację tych zawodników właśnie nieco młodszych, którzy czasami są pomocnikami, którzy tutaj dostali swoje 5 minut, no i jechali tak, aby je wykorzystać. I to chciałbym częściej widzieć właśnie na tygodniowych etapówkach. Chciałbym widzieć przyszłość i potem, która się rozwija i która próbuje zrobić krok dalej po weryfikacji na tych mniejszych wyścigach. Ci zawodnicy dostają swoją szansę na wielkim turze i tam są weryfikowani przez obrońców, przez
tytułów przez tych kolarzy, którzy już są na topie. To jest taka bardziej klasyczna droga, którą obserwowaliśmy przez wiele, wiele lat. Natomiast to buduje fajną narrację całego sezonu. No i poniekąd właśnie tegoroczny Paryż-Nica z tego powodu był wyścigiem bardziej ekscytującym niż Tirreno Adriatico. Tirreno Adriatico był po prostu wyścigiem nieco niepokojącym ze względu właśnie na ekstremalne tempo prezentowane przez Vingegaarda. Zanim zakończę, jeszcze jedna rzecz, ponieważ nie wspomniałem o sprinterach, a w najbliższą sobotę mamy przed sobą Mediolan Sanremo. No to tutaj z jednej strony na Paryżnica Mats Pedersen z ekipy Lidl Trek był nieskuteczny, był ogrywany przez Olafa Koi. Z drugiej strony Jonathan Milan na Tirreno Adriatico pokazywał się ze znakomitej strony. No i myślę, że Jonathana Milana należy brać pod uwagę, rozpatrując sytuację faworytów przed Mediolan Sanremo. Ale pamiętajmy, że będzie tam startował również Tadej Pogacar, który kolekcjonuje monumenty. No i zobaczymy, czy będzie w stanie zdobyć przewagę na Cipressie i Poggio. Moi drodzy, zatem to by było na tyle. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.